Hej, hej, witam was w kolejnym odcinku Hearthstone Heroes of Warcraft. Kolejne rankedy moim warlockiem. Ciśnienie mam jeszcze podniesione po tej poprzedniej walce z Priestem. Próbujemy odbić ósmy ranking i coś może jeszcze sobie zahaczyć. Dobra, mamy smokowca, mamy obserwatora, mamy medyka, nie ma tragedii. No. Mieniaj tam, mieniaj. Link do deku oczywiście będzie w opisie filmu. Dam też link do tego deku z Warriora, Grim Patrona. Jakby kogoś interesował. Tu na trzecią turę przygotujemy sobie smokowca. Też widzę, kolega nie ma za dużo pomysłów. To my dobierzemy karty w następnej kolejce. 2, 4, 6, 8. Wystawimy smokowca 4, 8. Dobra, zrobimy tak, bo jeżeli to jest lustrzany byt, to niech se przyzwie to badziewie i niech sobie z nim siedzi jak ma ochotę, tak? 2, 4, 6, 8. Zmarnujemy manę, ale cóż tam, w następnej kolejce wystawimy sobie smoka. Z jednym więcej HP. To i tak pewnie skończy się jakąś owcą, ale... No i co ty zrobisz z tym swoim pięknym obserwatorem? Co tu robić? No, co tu robić? Dobra, jest tam sobie meszek jakiś. Niech sobie będzie ten meszek, my lecimy z naszym meszkiem. Smokowcem. No graj, no. Strasznie nie lubię, jak ktoś tam się modli. Ma jeden wariant gry, albo dwa i... Modły, modły, modły. Wiadomo, że się popełni czasem błędy, jak się gra za szybko, ale... Boże. Przecież to nie jest matura, ani nie. Egzaminy na studia, że trzeba się zastanawiać 3 godziny z każdym ruchem. To akurat nie jest dobre, co nas spotkało. Twa magia cię nie uratuje. Ale zróbmy tak. No to, że się pozbył jednego fireballa, to jest akurat dobre, bo w przypadku Warlocka, kiedy zejdziemy tam, nie wiem, do 8, 10 czy 12 healthu, jest z magiem to ryzyko, że pieprznie dwa razy fireballa w ryj i po zawodach, tak? To też ten medibot musi być w odpowiednim momencie wykorzystany. Tak sobie myślę. Światłość nie osądza. Okej, nie mam tu sekretów przed wami żadnych. A wystawimy sobie Belczerka i walniemy go w pysk. Niech on się o Belczerka rozbije tą mistyczką.
No i gitara. Na potęgę płomiennego Ragnarosa! Ciekawe, czy ustoi, czy zaraz będzie owcą. No i dobra, nie ma dwóch fireballi, to też jest dobry wariant. Wyczyścił chłopak stół i na tym zakończył rundę. Gitara. A to nam pasuje, prawie. Pod warunkiem, że mielibyśmy co zagrać. A nie mamy za bardzo co zagrać. 2, 4, 6, 8. Daj 9 kartę. Ajajajajajajaj. Też niezbyt to miłe. Moja tarcza za Argus. Postawimy sobie tanta w takim razie. Okej. Tego się nie boimy za bardzo. Mamy Big Game Huntera. Mam bestyjkę na celowi. Dziękujemy panu za uwagę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przepraszamy, ale nie będzie pan za dużo czarował w następnej kolejce. I tyle w tym temacie, proszę pana. Czary możesz sobie odpuścić, także jak masz Flame Strike'a, to zapomnij w tej kolejce. Bomba za 3, oczywiście. No, druga za 2. I medibocik, tak? Okej. Okay. Też mam medibota. A 2, 4, 6, 8. Daj 9 karcioszkę. Następny medibot, tak? Tarczę w górę! Prosto w cel. Prosto w wyłom! Koniec jest! Panie, co ty tu za czary mary robisz? Co ty tu robisz, dziaciary mary? I mnie tutaj denerwujesz, co? Tyle z twoich czary mary. Prosto w wyłom. O. Jest Ragi na przyszłą kolejkę. Chyba, że on coś wymyśli. My tutaj mamy się ewentualnie czym obronić, tak? Jak ktoś nam wystawi niedobrego, to niszczymy i mamy w pompie. Mamy jeszcze kopiowanie. 4 raczej nie wystawi, jakiś mały removal. No to jest teraz taka sytuacja dość bezpieczna. Tego się można było spodziewać, że w końcu ta owca się pojawi. No co ty robisz, chłopie? I sekrecik. Co ty tam masz za sekrety przede mną, co? Czyżbyś znowu chciał sobie po chamsku skopiować to, co ja wystawię? To cię trochę... Tak sobie myślę. Spróbujemy oszukać. No jednak nie ten sekret. Czyścicie ogień!
prosto w ten. Prosto w wyłom. Okej. Czyli co, niewrażliwość? Mam bestyjkę na celu. Bywa. Dobra, to zbadamy. A może counterspell? A może to jest counterspell? Prosto w wyłom! Nie jest to counterspell. Niewrażliwość, okej. Okay. Nie ma problemu, chłopie. Niewrażliwość ci się przyda na jedną kolejkę. Alek Strasz. No dobra. Niech sobie będzie i Alek Strasa. Masz jeszcze jedną? Taki żart. Wiadomo, że nie ma drugiej. Może mieć Medibota jeszcze, tak? A, Flamestrike, no to co mu tam? Trochę za późno ten Flamestrike. No, właśnie, tak myślałem, że przydałoby ci się poddać. Okej, okay, poprosimy o następnego przeciwnika. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta talia, tak jak mówiłem, no niestety jej ma jeden minus. Jest droga, jeżeli patrzeć na ceny tworzenia tych kart. Jest cholernie droga, no, porównując ją do Warriora, to jest po prostu, nie wiem, ile razy drożej, tak? Natomiast jest fajna, ja ją bardzo, bardzo lubię, bo pomimo takich pojedynków jak wtedy z Priestem, które mnie wpieniły do końca, to jest fajna. Daje dużo radości. Warrior. To trochę źle to zrobiłem. Wygadałem się. Sowa by się mogła przydać. Zobaczymy, czy spotkamy Warriora. Pancerz jak ula. Na razie płatne, to na razie nie wiadomo, ale ciekawe, czy będzie pod Grim Patrona zrobiony. Sam jestem ciekaw. Na razie wpysk, nie ma tragedii. W następnej turze smokowiec. Niechaj przemówi do mnie ból. Niech tam przemawia do ciebie ten ból. Co teraz? Ciekawe, czy tam się kryje execute. Oj, sówka, niedobra sówka. Bardzo niedobra sówka. Bardzo niedobra sówka. Niestety trochę mu pancerza dojdzie. Nie ma wyjścia. Ale troszkę się stół przeczyści. No, my mamy olbrzyma następną kolejkę. Zróbmy tak. No, chciałem go wyciszyć, ale pomyślałem, że jeżeli to jest Grim Patron, to lepiej, chociaż Belchera nie powinien mieć w Grim Patronie, nie wiadomo.
Lepiej mieć sówkę, jakby wystawił jakiegoś tam ponurego klienta, żeby go wyciszyć, albo jakiegoś innego śmiecia. No to raczej nie jest Grim Patron. To zabolało. To ogromnie zabolało. Dobra, ale przynajmniej wiemy, że to nie jest Grim Patron. Jedziemy dalej z koksem. Nie ma gdzie Taurisana kiedy wystawić. Dałoby się nam olbrzyma skopiować. No zobaczymy, co się wydarzy. Jest kiepsko ze zdrowiem, też przydałoby się podleczyć. Jakoś kiedyś przypadkiem by się przydało. Żeby nie umrzeć do końca. No, dawaj. Coś ty, chłopie, wykombinował. Coś ty, chłopie, wykombinował, weź ty mi powiedz. Weź ty mnie oświeć. Coś ty wykombinował, co? Bo ja mam takiego plana, żeby po pierwsze cię wyciszyć. Po drugie cię zabić. A po trzecie... Tylko czy on nie ma bójki? Jak ma bójkę, to i tak leżę i kwiczę, ale... Spróbujmy tak. On coś specjalnie zmienił tą broń. Będzie kombinował z agonią. Nie wiem, czy nie wyskoczy z jakimś Grim Patronem albo jakimś Berserkerem. I nie będzie chciał mnie tym zabić, nie? Oczywiście się nie podleczyłem. Nie mam tanta. O! Albo po prostu gromasz, tak? No. Dziękujemy za uwagę. Głupi debilu, jakbyś nie mógł wystawić, kurwa, Belchera, idioto jeden, zafajdany. Kopiować ci się zachciało. Belcherka wystawić, kurwa, nie. I to jest właśnie głupota, najlepszy przykład głupoty. Najlepszy przykład głupoty, debilizmu. Debilizm do kwadratu. Dobra, jeszcze jedną cykniemy i zobaczymy. Może będzie mniej debilizmu. Gul'dan kontra Jaina! Gra była prawie wygrana. Śluzożera wystawić, co by mi zrobił? Musiałby go zabić najpierw, żeby gromasza wystawić. Ja też nie pomyślałem, bo przecież nie miał Grim Patrona w deku, więc jak zmienił sobie specjalnie na agonię, to tylko i wyłącznie pod ryzyko z gromaszem, tak? To było oczywiste i to było do przewidzenia, żeby wystawić śluzożera, więc wszelki hejt w stylu, ale jesteś cienki, jest do zaakceptowania po tym zagraniu. No teraz by mi się przydało jeden damage'u i dobierz kartę, jak zabijesz. Pokażę im! Już ja im pokażę! Mak na sekreta. Dobra. Spróbujemy cię trochę przestraszyć. Mechowy mak na sekretach. Czegoś takiego jeszcze nie składałem. Zobaczymy. Może coś przy okazji się dowiemy ciekawego. I w pysk, tak? No dobra. Pysk. To w pysk.
gotowe. Jak wpysk, to wpysk. Teraz by się przydało tarczownik, ale nie, bo po co? Ani smoka, ani olbrzyma. No po prostu rzeźnia masakryczna. Sowa. Włączam mentalny dyslokator PC-130. A pokiego grzyba mi to badziewie? Żem se wymienił, kurwa. A idź ta wy w cholerę z taką kurwa wymianą. Zamknij się. I Fireball w ryj, albo jakiś nawet głupi Frostbolt. No. Jedź ta wy w cholerę z takimi kartami. Jak można kurwa takie losowanie mieć? No. O. Super, super pokaz wspaniałego deku, kurwa. Jedziesz. Dawaj następnego. Ale jak można dwa jedne olbrzymy, dwa drugie olbrzymy, smokowiec. Przecież to jest tyle procent szans, że chociaż jedna ta karta będzie wylosowana, żeby żadna nie była. O, proszę. Teraz kurwa dwa. Teraz dwa, idź. No dobra, czekaj. Druid. Ani owcy, ani ten swipe'a ma. No dobra. Zostań ty, imperatorze badziewny. Nie wiem po co, ale zostań. No dobra. Lubimy zombie. Możesz mnie bić nawet w pysk. Złoty druid. Złoty druid. Złoty druid. A my sobie w następnej turze wystawimy smoka. A co? Stać nas. A on nas będzie lał w pysk. No dobra. Lej. Lej w pyska, lej. Możesz dalej lać w pyska. Nie widzę problemu. I co teraz? Teraz zastanowienie. Muszę chronić ziemię. Może być i tak. Może być i tak. To my zrobimy tak i tak. Gotowe. I w następnej turze wystawiamy olbrzymy. Olbrzyma nie wycisys. O. Złoty szatkownik. Kurkowanie. Olbrzyma nie wycisys. Nie ma szans. Na grubo. Ale na żeby aż tak grubo? Żeby aż tak grubo? To proszę bardzo. Ty grubo to i my grubo. Teraz ty go musisz zabić. Albo wyciszyć przynajmniej. A coś ty wymyślił? Cóż to było? To musisz mieć wyciszenie w takim razie, skoro zostawiłeś imperatora. Muszę chronić. No. Musiałeś mieć. Czy my nie zrobimy sobie draki? Cztery.
tyle możliwości. Przynieś mi stal! Co to jest tam jakieś... śmiecie. Moja tarcza za armię! Mind Control Tech nam się nie przyda. Olbrzym, leczenie. Dobra, trochę. Oj, 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 oj. I co, z łapy go dobije? No na to wygląda. Na to wygląda. Dawaj Big Game Huntera. Albo dostaniesz znowu w pysk za 8. Dwie karty. No odważnie. Odważnie. Może być w sumie. Oby nie miał Mind Control Techa, takiego ło. Bo jak będzie miał i mu się coś niedobrego wylosuje, to się troszkę zdenerwuję. Swipik. Dobra. Jak to były już prezydent mawiał. Też takie mam. Prosto wyłom. Też takie mam. Hi. Co teraz? Trochę ta bomba głupio sceliła. Ale zrobimy tak. 33% szans i hurra! Okej. 10 złotka dostaliśmy. Odcinek zakończył się zwycięstwem. Na 8 ranking nie wróciliśmy. Spróbujemy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki wam serdecznie za uwagę. I do kolejnego odcinka. Jeszcze myślę, że może jeden, może dwa odcinki pobawimy się tym Warlockiem. A może i trzy, zobaczymy jak to będzie szło. Dzięki serdeczne, hej, pa, pa!